mieszkańcy naszego terenu, którzy jesteście dla nas najważniejsi, wasz głos jest dla nas najważniejszy. Na waszym głosie, opierając się o wasze propozycje, o wasze pytania i sugestie, budujemy naszą wiarygodność i program. Dlatego usiądźmy jeszcze na kilka pytań do pana prezesa. Pan prezes jest otwarty na pytania. Proszę państwa, ja mogę powiedzieć tak, Zielony Ład to jest takie zjawisko w przeciwieństwie do ETS-u, kiedy można powiedzieć 2005 rok, to zostało wyraźnie, że tak powiem, rozpoczęte, chociaż w takim łagodnym na razie wydaniu, to tak jak to zwykle u nich było najpierw łagodnie, później coraz twardziej, to z Zielonym Ładem jest trochę trudniej, ale jeżeli chodzi o tą podstawową decyzję, to ona zapadła w Parlamencie Europejskim w 2020 roku i wszyscy ludzie obecnej koalicji rządzącej, członkowie IPP byli za, a wszyscy członkowie naszej formacji byli przeciw. To chcę jasno powiedzieć. Wszyscy dokładnie byli przeciw. Nie było ani jednego głosu, który by się nawet wstrzymał. Wszyscy powiedzieli nie. Ale to musi... Proszę? Proszę państwa, ale pan mi nie pozwolił dokończyć, bo Zielony Ład to nie jest coś takiego, co jak pan tutaj powiedział i niektórzy sugerują, i wykorzystując po prostu no, pewien brak orientacji, co można po prostu podpisać. To jest kilkanaście różnych decyzji. Kiedy te decyzje stawały w różnych gremiach, w tym także na Radzie Europejskiej, bo tylko tam uczestniczą premierzy, to on za każdym razem był przeciw. Krótko mówiąc, miał może jakieś niefortunne wypowiedzi, ale nic więcej. Praktycznie rzecz biorąc, przez cały czas byliśmy przeciw. A nasi przeciwnicy, w tym PSL, był przez cały czas za. No taka jest prawda. Taka jest prawda, proszę państwa. I można oczywiście dzisiaj, wykorzystując przewagę medialną, tą prawdę próbować podtrzymywać, ale jest taka, jaka jest. A jeżeli chodzi o te etapy Zielonego Ładu, to ten pierwszy był też łagodny, dotyczył różnego rodzaju przedsięwzięć, za które rolnikom miano zapłacić i nie miał nic wspólnego z tą dzisiejszą jego wersją, gdzie mają być pola zalewane, gdzie nie będzie można chronić łąki zalewane, gdzie nie będzie można chronić roślin, bo różnego rodzaju środki ochrony roślin zostaną wyłączone, kiedy nie będzie można uprawiać z czasem hodowli albo ją przynajmniej radykalnie ograniczyć. Będzie trzeba ograniczyć to o połowę w każdym kraju, niezależnie od tego, czy tam wypadało tych nawozów na hektar bardzo dużo, czy średnio, czy niewiele, o połowę, czyli krótko mówiąc skrajnie niesprawiedliwie. To pomysł Timmermansa, bo w ogóle to Timmermans jest autorem Zielonego Ładu. I partia IPP, słowami niejakiego Webera, czyli szefa tej partii, polityka CSU, bawarskiej CSU, przecież jeszcze bardzo niedawno, dosłownie 26 lutego tutaj mi podpowiedział, stwierdziła wyraźnie, jesteśmy partią Zielonego Ładu. Jeżeli pan na przykład ma jakieś związki z PSL-em, ja oczywiście nie wiem, z kim pan ma związki, nie pytam o to, to proszę państwa, to pan jest w partii Zielonego Ładu. Pan, ale tego Zielonego Ładu, który jest dzisiaj. No. Tego, który zniszczy rolnictwo. Bo jeżeli się jest dzisiaj przeciwko Zielonemu Ładowi, to trzeba wystąpić z IPP i przejść do tych sił w Europie, które nie chcą tego, by Europa zmieniła się w coś w rodzaju no, dominium niemiecko-francuskiego z jednej strony, a z drugiej strony, żeby stała się miejscem realizacji oszalałej ideologii.
Dziś to pokolenie, które pamięta czasy rozkwitu komunizmu, także ten okres jeszcze przedwojenny, bo on w Europie też wtedy kwitł, no, wie, że oszalała ideologia, zbrodnicza ideologia, ja nie twierdzę, że ta jest tak zbrodnicza jak komunizm, ale też ma fatalne, tragiczne dla ludzkości skutki, może opanować umysły milionów ludzi. Mój dziadek był naczelnikiem na kolei, tej właśnie idącej na wschód i wielokrotnie w pociągu spotykał ludzi, którzy jechali na granicę, żeby przejechać do Związku Sowieckiego z państw europejskich i próżno im było tłumaczyć, że jadą do piekła, że pewnie stamtąd nie wrócą. Tłumaczył im. Znał parę języków. Tłumaczył im. Nie. Oni wiedzieli, że oni jadą do raju. To dzisiaj jest, proszę Państwa, tak samo. Jest mnóstwo ludzi, którzy mają kompletnie pomieszane w głowach. No łącznie z tymi, którzy się do asfaltu przylepiają. Także, proszę Państwa, odwracanie, pozwólcie Państwo, że użyję takiego potocznego określenia, kota ogonem nic nie da. Prawda jest taka, jaka jest. Szanowny Panie Prezesie, mam jedno pytanie. Jestem fizykiem, tutaj jestem. Mówi Pan o niezależności energetycznej Polski opartej na elektrowni jądrowej. I moje pytanie jest takie, jak pan widzi przyszłość energetyczną Polski, jeśli chodzi o wybudowanie elektrowni jądrowej i do kiedy tak realnie, do którego roku moglibyśmy oczekiwać powstanie elektrowni jądrowej w Polsce i czy to byłaby jedna elektrownia jądrowa, czy kilka tych małych SMR-ów, tak jak było planowane dla Orlenu? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o taki, no już dzisiaj obawiam się, troszkę nierealny termin, no bo oni rządzą, to mógłby być to rok mniej więcej 2035, ale to chodzi o dużą elektrownię. W Polsce są dzisiaj dwa plany dużych elektrowni atomowych. Ta budowana z Amerykanami nadmorska i ta z Koreańczykami, z tym, że Koreańczycy tam z Amerykanami się kłócą o te reaktory, która ma być budowana w miejscu Paku, czyli Pątnów, Adamów, Konin, tam gdzie są te elektrownie oparte o węgiel brunatny. Ta druga ma być prywatna, tamta pierwsza ma być no, głównie państwowa, chociaż także z udziałem prywatnego kapitału. I to jest jedna sprawa. Natomiast Orlen kupił uprawnienia do tych SMR-ów, bo to jest naprawdę przyszłość energetyki atomowej. I pan mówił o kilku. Szanowny Panie, tego nam jest potrzebna w Polsce 100 kilkadziesiąt. Co prawda jeden taki kosztuje w tej chwili 2 miliardy dolarów, czyli drogo, ale ponieważ produkcja będzie seryjna, to te ceny powinny wyraźnie spadać. Wyraźnie spadać, a ponieważ później eksploatacja czegoś takiego jest tania, to w ostatecznym rachunku ta energia jest tania. Jeżeli w wielu krajach już w tej chwili to jest ten główny kierunek działania, to, a inni konkurenci, bo były inne próby budowania tych reaktorów czwartej generacji, to jest tak zwana generacja 3,5, te reaktory, które są w tej chwili już możliwe właściwie do montowania, no to jest to jedyne wyjście i naprawdę wyjście bardzo dobre. Bo pamiętajcie Państwo jednym, zielona energia oczywiście jest potrzebna. Ja nie jestem jej przeciwnikiem, tylko pamiętajcie, jeżeli mamy, dajmy na to, 1000 megawatów w wiatrakach, to musimy mieć też 1000 megawatów w innej energii, bo wiatraki raz się kręcą, drugi raz nie. Na lądzie w Polsce to jest 15%, offshore, czyli te na morzu, no to jest 50, w najlepszych miejscach 58%. My nie jesteśmy przy Morzu Północnym, gdzie ta wydajność jest dużo większa, ale proszę pamiętać,
Anglicy mieli 3 miesiące flauty, czyli bez wiatru, i zdecydowali się też na budowę teraz 6 czy 7 elektrowni atomowych. To jest po prostu konieczne, to jest przyszłość. I od tego nie uciekniemy. Oni chcą uciekać, bo to się Niemcom nie podoba, a Niemcom się nie podoba, dlatego że oni mają jakieś inne plany, może powrotu do gazu, bo gaz był najpierw bardzo dobry, świetny, ekologiczny, teraz już jest zły, no bo wiadomo, że nie ma tych rurociągów, a za chwilę, jak się dogadają z ruskimi, to znów może być dobry. No to musicie państwo o tym pamiętać. Dzień dobry, panie prezesie. Ale poza tym chodzi też o tą zieloną energię, chodzi o pompy ciepła. Też to już produkują, chociaż to są różnej produkcji te pompy ciepła. To jest wszystko drogie i powiedzmy sobie nie do końca pewne. No i pamiętajcie państwo jeszcze o jednym. No to wszystko osiągnęło już dzisiaj poziom szaleństwa. No przecież są artykuły, które mówią, jak bardzo duży ślad węglowy pozostawiają dzieci. Czyli ma dzieci nie być. Czyli ludzkości ma nie być. Chrońmy planetę tylko bez ludzi. Ma krowy już krowami. I pamiętajcie państwo, że jest wielu ludzi, którzy to bierze poważnie. Jeden z nich nawet jest uważany w Polsce za kandydata na prezydenta. Niejaki Trzaskowski. Przecież niedawno krzyczał, planeta płonie. Się obawiam, że mu Tusk coś tam podpalił pod pewnym miejscem. Że to jest właśnie tego rodzaju pożar. Bo sam ma ochotę na różne rzeczy. Ale to tylko taki domysł oczywiście i trochę żart. W każdym razie tak to w tej chwili wygląda. Musimy iść w tym kierunku. Myśmy szli naprawdę w tym kierunku dużymi krokami, a Orlen był potrzebny także i dlatego, że on przynosi tak wielkie zyski, że jest w stanie inwestować w takie przedsięwzięcia, bo może nie tylko mieć te inwestycje z własnych zysków, które są bardzo wysokie, ale firma, która ma takie wysokie zyski, może też zaciągać ogromne kredyty. I dzięki temu można ten cały mechanizm uruchomić. Wszystko to jest blokowane i to, szanowni państwo, no nie oszukujmy się, nie bądźmy dziećmi, no to jest agenda niemiecka. Każdy, kto wrzuci swój głos za nimi w tych najbliższych wyborach, to po prostu wspiera interesy niemieckie, a nie polskie. I miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Proszę państwa, to znaczy ja wiem, że oni zdobędą jakieś poparcie, no bo wielu ludzi przy tak potężnej propagandzie można wprowadzić w błąd. Mówię o ludziach dobrej woli, porządnych ludziach, których po prostu oszukano. No i są tacy, to jest niewielka grupa, której ten nowy kształt Europy, gdzie będzie wąska grupa, wąska elita, która będzie mogła, można powiedzieć, wykorzystywać wszystkich innych już bez żadnej kontroli, bo już dzisiaj tej kontroli nie ma. Już dzisiaj mamy do czynienia z demoralizacją, korupcją, po prostu upadkiem moralnym kompletnym tych elit. A będzie jeszcze gorzej. I proszę państwa, w naszym ręku jest to, żeby tak nie było. A droga do tego prowadzi przez zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. To będzie 10. zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Zwyciężymy! 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 Zwyciężymy!